Różowy meczet znajduje się w Shirazie. Zbudowany został za czasów Kadżarów w latach 1876-1887. Jego pełna nazwa to Meczet Nasir al-Mulk, a nazwa zwyczajowa związana jest z użyciem znacznej liczby różowych płytek do wystroju wnętrz. Był to meczet prywatny zbudowany przez Mirzę Hasana Ali, zwanego również Nasir al-Mulk. Z tego względu jego minarety są niskie, nie służyły do nawoływania wiernych z dużych odległości. Na głównym dziedzińcu znajdują się dwa iwany, zdobione glazurowanymi cegłami z motywami roślinnymi. Meczet najbardziej znany jest z sali modlitewnej, w której oknach znajdują się liczne witraże. Wpadające przez nie różnokolorowe światło daje niewiarygodne wrażenia wizualne. Sala ma 7 drewnianych drzwi, które łączą ją z dziedzińcem. W każdych znajdują się kolorowe okna. Mają kształty figur geometrycznych, co związane jest z zakazem używania obrazów i ikon w sztuce islamu. Witraże, posadzka i dywany są oryginalne. Sufity, wbrew pozorom, różnią się od siebie. Najbardziej okazałe są te w środkowym rzędzie, bo prowadzą one do mihrabu, czyli miejsca skierowanego w stronę Mekki. W sali znajduje się 12 kolumn na cześć 12 imamów, w których wierzą szyici. Znajdowała się tu też madrasa, czyli szkoła koraniczna. W całym Iranie były one publiczne, ale tutaj było inaczej. Meczet był prywatny, w związku z czym także madrasa była prywatna. Uczyli się tu członkowie rodziny Nasir al-Mulka. Ciekawym miejscem w meczecie jest pomieszczenie, gdzie była studnia napędzana krową. Wodę wydobywano dla rodziny i sąsiadów. Obecnie trwa tu remont i możemy podglądać panów spawaczy.